yourself for the apocalypse. Płaczą do tego. Oj, Smith Jesus slipowany i padel Stardo leci do niego i to będzie pierwsza krew na koncie Exile'a. Będzie ściągać podejście od Selfiego na bota, to będzie próba dive, bo jest bardzo bawne wejście od Promiscue. Święty ultimate, Neon upadnie. Upadnie również Totoro, no i niepotrzebnie zamycenie Corzo Blow zostawili na dostawanie do Nelly. Gdyby on będzie chciał przejąć tego Red Buffa, jest stunowany w tym momencie Cold. Promiscue wchodzi z Charmem, ale nie trafił w tempo i Cold używa swojej erki. Będzie odskok, jeszcze troszkę od Barasz w trzy osoby, Exile, padł Star, ależ to zrobił Exile, z fleszem przedłużył. A, czy się uda? O, jak on siwy od Neona użyty, to może być ciekawe, jest Charm, jest wejście od Ryany, wysadzony Neon, jeszcze wejście po Totoro, czy wystarczy obrażeń Totoro? Próbuje się wydostać z tych tarapatów, udało się. Exile, ależ po raz kolejny przedłużył tutaj swojego Paddlestara, Erka do przodu, zrutowany, zastanowany Exile, Shug musi uważać. No, trochę zmian wejdzie, Promiscue niestety nieskuteczny. Ale Exile, cóż za szybki flash od niego, Promiscue pada na bombę od Exile'a. 3000 HP na naszorze. Poleciały tylko pingi, by sobie sprawdzić tutaj na tym naszorze, sobie coś poradzić. Teraz zagrana RK od Orna, próba wejścia na White Knight, a czy będzie wysadzony White Knight? Jest zagrany stopwatch, Gold bardzo szybko upada bez użycia erki, nawet White Knight musi fleszować za ścianę. Jest wejście od Shukan, ale zobaczcie jak Mundo się leczy. Wiedzą o tym, że nie ma dżunglera, więc wiedzą o tym, że mogliby 50 na 50 mieć, jakieś randomowe. Chcę, żeby tą gierkę domknąć, RK od Mitiego J zagrana. Sprawa się nawet tym razem Cold zereczką, by się poratować, jednak Exile upada. Promiscue cały czas żyje, to jest 5 versus 4, White Knight próbuje się odwrócić, Smithy J. Cały czas sporo HP tego zawodnika, jest zagrany stopwatch, Sheriff cały czas bije, ale White Knight jest niezabijalny. Cold, 1/4 HP, White Knight, o, może jednak swojej erki na Grievous Wandsach. No i tak ciężko go zabić. Sheriff, ajajaj, ten flash do przodu był całkowicie nieudany. Jeszcze Smithy J stautowany pięknie. Neon stróż od barażem, może poczyścić. Jest flash do przodu, będzie Arcane Shift, czy Selfie da radę? Ale on tak coś nieprzekonany do tej akcji. Ale dobrze zrobił, bo gdyby, tak jest, bezpiecznie. Zrobił, no, gdyby tego stepa do przodu zrobił, to Selfie już miał na nim QW i mógłby go wysadzić. Więc bardzo dobrze zagrał to Neon, no i to będzie podejście po Nexus. Czy to się uda? Zobaczmy, bo Selfie jest blisko, jest wejście, bo w tym momencie odszuka, wysadzony Cold. Nie miał swojej reczki, Promiscue jeszcze walczy, no ale Neon ma sporo obrażeń. Jest wejście Arcane Shiftem do przodu, double kill dla Neona. To może być triple, to może być koniec. Zobaczmy, czy Selfie, nasz polski zawodnik, da radę. Selfie jeszcze walczy, ale widzimy, że Unicorns of Love na spokojnie do samego końca docisnęli i skończyli ten pojedynek. No niestety. Nie warto próbować. Rumble, Kindred, to nie są postacie. Teraz wejście od Wandera z fleszem. Chyba zarzucony jest flesz od Kobiego. Flesz od Amazinga. Będzie stun i to może być frag na Kobim. Upset. Pięknie dorzuca obrażenie Amazing Flash. Odo chyba nie spodziewa się tej Wandera. Odo nie ma swojego flasha. Jest podejście wyzwyczajczego z flashem. Będzie teleportacja, jest blisko Xerxe, ale wychodzi Wander. Headbutt, pulverize i to powinno wystarczyć. Stun. Oj. Jeszcze mieli go. Odo to przeżył. Gassing, świetny shield. Xerxe jeszcze flashuje do przodu. Wyzwyczajczy upadnie. Ależ to zagrało z Splice. Ale Chachi też ma swoją markę, więc ciężko będzie go zabić. Chyba że Chachi podejdzie teraz Xerxe. Odpala nam się equalizer pod nogi. Chachi na erce. Czy wystarczy tych obrażeń? Nie leci Amazing zereczką. Ostatni. Auta też? Jakoś chcą go zabić niby. Amazing już w ogóle wychodzi. Pokazuje się, że jest na górnej alei, więc teraz zawodnicy Splice mogą reagować. Jest teleportacja, będzie próba wejścia na Odo. Jest przepalony, nie ma equalizera. Odo jest Spadbad, jest pulverizer. Niski się odpala. Czy wystarczy obrażeń, żeby zabić Odo? Odo w tym momencie już nie żyje. Niuklek na plecach. Wysadzony Kobe. No i niski. Tak, tylko niski. Ale on nie przeżyje zbyt długo. Tak jest. Double kill dla Newdaka. 4000, jest podejście od Newdaka, będzie tutaj chyba on shotowanie tego naszera. Na raz, Xerxe próbuje to zrobić, Xerxe czy da radę i podrzucony Xerxe bardzo ładnie przez Wandera. I jest to naszer dla Schalke, jest próba teamfightu, odpala nam się niski, może poczyścić ten teamfight, ale widzimy, że Atrox zrobi to za niego. Newdak, ależ obrażenia, teraz wejście na Kobiego, Kobe, czy on to przeżyje? Jeszcze Newdak na tej erce go goni, pyknął go otataczkiem. Odo za chwilę będzie zniszczony. Niski jako jedyny pozostał w tym fajcie, ale bez erki, bez możliwości odwrócenia się. I czterech zawodników Schalke przy życiu z naszorem lecą po zwycięstwie. Jest tam minuta prawie i będą trzy inhibitory dla Schalke. Ale czy może to być koniec gry, bo zaledwie kilka sekund z naszorem. To może być. Wejście od Kasinga, próba zabicia szybko Newdaka. Newdak, erka odpalona, więc powinien się wydostać z tej sytuacji, ale HP nie ma za wiele. Jest erka od Xerxe. Odo za chwilę upadnie. Odo i Xerxe. Double kill na Upseta i to będzie koniec tego pojedynku. Schalke wygrywa po raz kolejny.
czyli Schalke, lepsze niż Splice. A to znaczy, że jest lepszy niż Fnatic. Bo Splice pokonał Fnatic. Tak musi być. Nexus zniszczony. GG. 30 minut Schalke zwycięża. Wunder level pierwszy. Zaczął jeszcze z beczką, więc będzie za chwilę Wunder tarapaty. Nawet chyba nie flashuje Wunder. Okej, flashuje, ale nie ma opcji na to, żeby przeżył. Nie wiem, czym flashował. Pierwsza krew dla Ruina. Polska grała, to bym oglądał. Wielki finał. To powinien być oglądać. Oj! Steve pala swoją merkę. Jest wyjście na Vadida i właśnie o tym mówiłem. Trzeba to wykorzystać, że nie ma swojego flasha. Jeszcze flashuje na Hjarnana, jest red buffik, będzie solowanko. Hjarnan chyba nie ucieknie. Steelbug dorzucił jeszcze swoje W. Ale tam opluć, ale zabity Galion na środkowej alei Bec i upada. A czy będzie wejście w ruina? Mogliby się w niego odwrócić. Też tak mi się wydaje. Używa swojego kill. Perks to robi, będzie przyciągnięcie do środka. Podrzut i ruin upadnie. Perks z fleszem pyknął mu tak. Sydney Zelot jeszcze używa swojej reczki. Perks też na RC nadchodzi. Vadid. Piękny equalizer od ruina. RK od Galio. To się może udać. Giants może wygrać ten teamfight. Jest zmasakrowany Vadid. Hjarnan również upada. Double kill na Joko i... Konie bestii wyskakuje i na dolnej alei. Znowu Hjarnan będzie raczej mucony, palony. Tak jest, no Hjarnan bez szansy na ucieczkę. Jeszcze próbuje go Vadid jakoś poratować, ale sam Vadid też chyba za to zginie. Hjarnan, no, no sumie... Jakosa. O, ratuje go. Wunder. Zginął Vadid, ale przynajmniej Hjarnan wyratowany. Chyba, że tutaj jakoś go... Betsy, on może upaść. Betsy. Ktokolwiek. Dynamit, aj, dawaj go tam. Pięknie Wunder z fragiem. To jest 4 versus 4. Wydaje mi się, że G2 mogłoby tutaj chase'ować. Perks ma sporo obrażeń. Oj, Perks ma R-kę, więc musi ją zagrać. Tak też robi Vadid, nadchodzi z R-ki swojej. Jest tej Wunder, będzie beczka, ale nie zupełnie nie trafiona przez Wundera. To była okropna beczka, ale... Perksowi się teraz kończy R-ka, musi uważać. Perks! Jednak ta R-ka jeszcze procnęła mu tutaj pasywkę, powiedzmy. Jest bombę od Hjarnana, ale będzie dojechany Wunder. No i Giants wygrywa ten teamfight. Jankos musi uciekać. Jeszcze użyte swoje W. Już powerem tej drużyny, ale to nie wychodzi teraz wejście ofensywne. Na Vadida. Vadid będzie sfirowany. Coraz mniej HP, używa swojego shielda w ostatnim momencie. No i Vadid powinien wyjść. Joko? W tej sytuacji Joko upadnie. Oderki Jankosa. Jeszcze Wunder blisko. No. W trakcie robienia go. Widzimy, że on będzie mantel zakupiony. Sylings Galot, Hex Fleszyk jest przyciągnięty przez Perksa. Nie ma. Herbacik. Nie ma Erki. Nie ma Erki. Sylings Galot na chwilę jeszcze zginie. Jedna Q. Perks go walnął. Piękne. Na combo. Bo Amazing za Pride'a wszedł. Tutaj, o moment, bo akcja nam idzie. Jest wejście od Joko na backlane, ale czy Joko przeżyje? Stopłacz. Jest stopłacz, zabity w tym momencie Vadid, Hjarnan próbuje się odwrócić, Joko upada, ale tam walczy cały czas zamknięty Wunder. Jeszcze Jankos próbuje się odwrócić, Galio zereczką ucieka, ale Ruin zabija nam Wundera. 2-2, nadchodzi Perks, Perks ma flasha. Oj, Perksik, Q i flash. Jednak nie było flasha, Sirius Galot na pewno upadnie, oddaje swoje życie za swoich teammateów. Zobaczmy, czy jednak Jankos Perks pogoni. Pilarek? Pilar, pilar, pilar. Jest pilar, zestrowany Betsy, tamcik będzie trafiony, ale Jankos się zupełnie tym nie przejmuje i pyknął go tam Hjarnan. Troszkę tej wizji poniszczyć, być może będzie wejście teraz na mida. Betsy zatrzymany perfekcyjnie. Jankos, piękne, no i Betsy, czy jest w stanie stąd jakoś się wydostać? No wyjdzie, ma flesza. O, na, piękna reczka. Tak jest, super. Wyskoczy sobie, jeszcze ma fleszyka. Jankos, kolejna. Kolejny pilar za chwilę może być zagrany. Betsy, czy zostanie dobity przez Perksa? Tak też się stało. Sirnium za lot. Też wciągnięty. Też, double kill dla Troxa. Jeśli ma swoją merkę, spokojnie. Perks wyjdzie. Bez problemu. Jeszcze Ruin podchodzi. Equalizer zagrany pod nogi Vadida. Vadid za chwilę upadnie. Jeszcze próba walki ze strony Giants. Państwo pewnie próbować Wunder. Oj, tam jakieś dziwne flesze poleciały. Weź na Perksa. Cztery zawodników. Jest tu jeszcze Jankos, ale Perks chyba będzie zostawiony. No, przynajmniej zginął na dole Ruin. Perks o, tak można? Przez ściany, ale wciągnięty Perks od Erki Joko. Zawodnik Joko, mocno obijany. Ereczka? O, gdyby jakaś bomba, ale chyba Joko ma swojego shielda jeszcze dostępnego. A Hjarnan nie ma Erki w ogóle. Wunder nadchodzi na plecy, Betsy zastanowany, zagrana beczka. Spowolniony Betsy, ale tam poświe... O! Tym razem przerwana Erka od Betsy'ego, pilarem od Jankosa. Dają radę zgarnąć dwa kile, zawodnicy G2 lecą dalej. Wunder goni, ale Erka. O, wejście na Perksa, no... Okay. Powinny się udać. Tak jest, położą go raz. Czy położą go drugi raz, bo jest tu już Alistar. Ale fleszuje również Alistar.
i headbutem dobije nam tutaj Equalizer. To o, patrz na plecy. To. Od Alistara, trzy osoby podrzucone, świetny Equalizer. To będzie poprawiony ultimate od Galio. Jankos cały czas walczy. Jarnan leży. Jarnan leży. Wali też za chwilę upadnie. Jankos musi uciekać. Wie o tym, że ten teamfight jest przegrany i Giants powinno zgarnąć tego Nashora. Chyba, że Jankos flashem i smite'em będzie w stanie zabrać tego Nashora. Zobaczymy, bo podchodzi Marcin. Czy da radę? Wunder z Jankosem. Muszą to jakoś próbować, muszą irytować przeciwnika. Ale Alistar jest tak blisko. Jest. Sirniuk zaraz wie, że ma jedno zadanie. Jankos musi zostać tutaj wyrzucony. Wyrzucony Jankos. Będzie barstowanie tego Nashora. Jankosowi na pewno nie uda się zrobić tego Nashora. Ale zabiją Alistara. Padnie. No, czy faktycznie? Tak jest. Ale Jankos za chwilę też może upaść za to. Jest też steelback. Ależ tutaj zszatowany Marcin. No i nie opłacało się to. Validerka zagrana. I lecą na Betsy'ego. Chcą go wyłapać. Betsy ma flasha. Ale z teleportacją będą się za więcej Giants odwracać. Więc Vadid musi uciekać. Leci ultimate od Joko. Kogo on tam dojeżdża? Widzimy, że jest dojeżdżany Hjarnan, który za chwilę upadnie. Joko z fragiem. Vadid. Jest equalizer pod jego nogi. Shield zagrany, ale Vadid coraz mniej HP. Jeszcze Wunder będzie mielony. Wunder! Czy on to przeżyje? Perk spróbuje się odwrócić, ale świetną. Wejście od Betsy'ego z flashem i tauntem. Jankos pozostał sam na polu bitwy, no bo Perks za chwilę upadnie. To niestety G2. To może być koniec gry. To tak może być koniec gry. To raczej będzie koniec gry. Jankos jedyny przy życiu. Raczej tego nie wybroni. Musiałby jakiś miniony zabić, ale no nie ma. Koniec, nie ma szans? O 40 sekund, za dużo. O 20 do Hjarnana, ale to i tak jest za dużo czasu, żeby. Giants 1-6 pokonuje G2, który miał 6-1. I G2 weekend 0-2. Tragedia. Powrócili z Ameryki. Spodziewał. Powrócili z Ameryki i Ameryka zniszczyła G2. No i... Nie sądziliśmy, że to Europa będzie tym. No, zobaczymy, czy będzie walka tutaj z profitem, bo Saz w niego wchodzi. Stąd trafiony jest slow, flashik, flash od Brocy. To powinno się udać, choć blank. Q, nie ma chyba duela jeszcze, blank. Kapsty trafione, próbuje się profit odwrócić, Saz coraz mniej HP. Saz, czy jednak tutaj profit? Profit upada, pierwsza krew na koncie Kapsa. Wchodzić na pajku, no wygląda bardzo solidnie na Roskeren. Oj, teraz wejście właśnie na Norskerena, Broxa podchodzi, level czwarty, zagrany jeszcze Redemption od Capsa, by dostać asystę. No i świetnie, Fnatic zgarnia fraga, jeszcze próbuje się odwrócić Rokat, jest tutaj profit i Broxa upada. Obok Broxa versus Mento, Broxa zbiera krawa. Jeszcze wejście za zbeczką, ależ to zagrał. Slip trafiony, Caps zgarnia fraga, blank. Tylko widzicie w tym momencie na kamerach. To też niepotrzebna akcja tak naprawdę, no bo twój jungler... O, Soas, bardzo ładna erka, equalizer pod nogi i nie ma opcji na to, żeby Soas to przeżył bez... Pod turetem, ale Memento już zespotowany na wardzie, Bipo stauntowany z flashem, ale czy to wystarczy, żeby go zabić? Podchodzi Memento, jest teleportacja na płecy, ale Bipo ucieknie. Killisang ma jeszcze swoją merkę dostępną, właśnie ją używa, Bipo, tutaj equalizer zagrany, jeszcze Profit próbuje go zabić, powinno się udać, Profit spalił Bipo, Killisang walczy, niewiele HP momentu, niewiele HP ma na Roskeren, ale tutaj Killisang bez swojej erki, no i Hikyu da radę go zabić, a zabrakło Killisang. Tak niewiele. Ale fajnie Killisang kombinował, świetnie, tutaj Riot Games zalosowało smoki, ale Caps. Equalizer na Capsa, jest zagrana erka od Vladimira, Caps upadnie, no bez szans na przeżycie, właśnie mówiłem o tym bardzo mocnym Hikyu, teraz Killisang. Jest jeszcze Gragas, ale Salas nie trafia swojego stuna, ale szybko wysadzone Memento. Bardzo. Musisz szybko pozabijać, ale tak jest, nie ma szans. A to było bardzo fajne zagranie, bo to... No. W tej gierce Caps, wiadomo, jest to dużo pałku. Teraz wejście świetne od Blanka w 3-4 osoby, ale Blank wysadzony. Equalizer całkowicie nieudany i to może być koniec tego meczu. Broxa z fragiem, Memento upada, za chwilę zginie Norskeren. Jeszcze na plecach jest Hikyu, czy on to wykeruje? Ale świetna erka od Kindred, ratuje sytuację i to będzie koniec. GG, well played, Fnatic! Przejazd totalny i piękna gra Fnatic. Wczoraj na Splice było ciężko. Przegrali, ale dzisiaj świetna gra Fnatic i zwycięstwo 27 minut. Subcio. Ale mega dobra gra, jeśli chodzi o macro game i z takich meczów można się uczyć. Teraz ktoś tam Red Buff zaraz. Oj, zobaczmy. Zostawał się Red Buffik. Gilius odrzucony. Maxdor będzie dojeżdżany. Czy mogą złapać? Gilius fleszuje do przodu. Maxdor dziabnięty jeszcze przez Giliusa. Zgarnął pierwszą krew. Na siebie, więc. Oj, nawet się od Jack Troll, świetny taunt. Przyciągnięcie Hansamy. Powinno się udać. Hansama upada. Jack Troll z fragiem. Świetnie. Vitality.
No ma smite, ale chyba nie podajcie. Zobaczmy, Gilius splashował, wysmajtował, ależ pięknie. Senkax będzie sfirowany. Jest tu kabo. Jest tamcik zagrany, coraz mniej HP. Matej Jack troll flashuje, ale Senkax dał radę go zabić. A tyle jeszcze goni tam Senkaxa. I kabo czar walczy z czterema zawodnikami Misfits. Czy przeżyje? Udał mu się uciec. Max troll jednak flashuje za ścianę. Zgarnia tego fraga. O, Jizuka może być wyłapany. Jizukę. Jest zagrany, będę się przyspieszył się. Wyłapany Mikey. Mikey padnie. Tak jest, no nie ma tutaj możliwości ucieczki. Trochę się tam robi Aram. Oj, teraz Cabo Chard od Polonelka. Alfari będzie podrzucony, przyciągnięty. Od Polonelka, od Giriusa wejście ofensywne na backlane. Upada Kajsa. Czy to wystarczy, by poczyścić cały teamfight? Jest frag od Mikey'ego, goniony Jack Troll. Justice Punch trafiony. Erko od Pajka powinna polecieć kolejna. Zresetował się nam Mikey. Max Lord będzie martwy. Upada, tam Jizuka strasznie miażdży. Jeszcze. Co dalej? Attila full HP, Jizuka flashuje swego W. Czy będzie jakiś slip? Jest slip. Trafiony. To muszą teraz to po prostu dokończyć. Trzeba zabić Poppy. Alvari upadnie. Zobaczmy, jest próba wycofania się Vitality. Ale na plecach Mikey, jest próba inicjacji. Mikey jest na plecach. Będzie wyciągnięty Jack Troll. Literka przerwana. Gilius jest samotny. Hansama, czy on to przeżyje? Hansama upada po raz kolejny. Gilius, jak on to robi? Jeden versus jeden. Był w stanie zabić Kajsę. Jeszcze walczy Senkax, ale nie ma obrażeń. Zawiedzi Misfits powinni się wycofać. Na tym powinien być koniec. Chyba, że turret dla Vitality ewentualnie. Ale no. Tylko. Co jest to z ultim Jack Trollem? Kto to przerwał? Mikey przerwał. Okej, dobra. Na plecach, teraz wyciągnięty Cabo Chard. Mikey musi uciekać. Mikey jest zabity przez Cabo, dokładnie. Młotem mu tam trzasnął, ale jest ultimate od Senkaxa. Dwie osoby będą podrzucone. Coraz mniej HP ma tutaj Jack Troll. Jack Troll upada. Cabo Chard tak samo. Jeszcze walczy Jizukę. Jakiś Paddle Star będzie dorzucony. Ale Attila. Trafiony. Attila ma dużo HP. Alfari z flashem i stunem Attila. Czy to coś da Jizukę? Ten pan stara, aż tak bardzo nie zrobił wrażenia na Alfari. Tak, Jack, znaczy Jizuka ktoś... Oj, Jizuka, ten klęs, nic nie zmienił się. Cabo nie przyciągnięty, Cabo czy zainicjuje? No Cabo trzeba musi uważać, bo jest zagrany ultimate. Ale Nocturne wchodzi, tylko na kogo? Gilius musi flashować do tyłu bardzo szybko. Jest zerka od Alfariego, próbuje wyrzucić jednego z zawodników. Jack, który był wyrzucony, Attila nie ma niestety HP. I musi się wycofać. Jeszcze Jizukę walczy. RK od Talii, ofensywna. Maxtur. Co zrobił Maxtur? Zonia. Senkax wchodzi. Pierwszy frag dla niego. Maxtur jeszcze zeslipowany. Cały czas Jizukę próbuje obijać. Bardzo duży młyn. Mike nie trafia swojego Q. Jack Troll. Full HP. Senkax na zoni. Ale będzie za chwilę zabity. Shutdown dla Jizukę. I to Misfits zrobi na szorat. Ciekawe. Gilius. Gdzie on jest? No, jest za daleko. Turet? Wzięty. Ale teraz Cabo zagrywa swoją RK i będzie jakiś wjazd. Jest zagrana Zonia, od Talii, Gilius bardzo szybko wyleciał w kosmos i Misfits 5 versus 4 chyba będzie w stanie to wygrać. Bardzo ładne wejście od Alfariego, podrzuca dwie osoby, ale Alfari czy on to przeżyje? Oleż tutaj Senkax, wejście Tytana i zakończy ten pojedynek Misfits. A musi być koniec, tylko dwóch zawodników Vitality, Gilius leci na Poppy. Dziwne, bardzo dziwne, te trzy ostatnie bodajże Ultimate od Nocturna. No nie wiem, w Kalio czy w Poppy? Chyba to nie były najlepsze targety. No i Misfits, ósma wygrana z rzędu. Ale damage, wow. Niepokonani. Cały czas. No myśleliśmy, że to Vitality może pokona w końcu Misfits. Niestety tak się nie stało. Pytanie, jak kogo jeszcze im mecz został.